Aplikacja powstawała może nie tak długo, ale z dużą, powiedzmy sobie, pieczołowitością nad nią dyskutowaliśmy dosyć długo po to, ażeby przede wszystkim nie skrzywdzić pamięci Czesława Wycecha, bo tylko teraz można w ten sposób człowiekowi krzywdę zrobić, ale żeby też wybić to, co było najistotniejsze wtedy w jego działalności i w działalności ruchu ludowego, który on właściwie jako prezes i marszałek Sejmu reprezentował. Wycech nie tylko był dobrym człowiekiem, miał bardzo, bardzo wrażliwą też i osobowość na krzywdę ludzką. I nigdy jakby nie nosił w sobie, powiedzmy sobie, niechęci i nienawiści do tych, którzy nawet mu szkodzili, którzy przeszkadzali mu, a znaleźli się niekiedy później w trudnej sytuacji. Chcieliśmy pokazać Wycecha w tym właśnie takim, powiedzmy, jego wkładzie jako nauczyciela, ludowca, polityka. Czesław Wycech był ministrem, prawda? Więc, proszę Państwa, no, był szefem potężnej organizacji, której Niemcy nie zdołali rozbić. Oczywiście ślepo uderzali wielu nauczycieli, zamordowali tych, ale to nie był w stanie tego niemiecki okupant rozbić. Cała wizja ruchu ludowego, demokratyzacji życia społecznego i zmiany stosunków społecznych właśnie była, tą misję miały pełnić właśnie szkoły i na przykładzie Czesława Wycecha bardzo warto to wykazać. Powiem tylko, że my najczęściej tą wielką rewolucję kulturalną, która dokonała się po 1945 roku, wiążemy z PPR-em, czy z PZPR-em, z lewicą, z komunistami. Tym niemniej największe te reformy, które zdecydowały o tym, co się stało później, dokonał minister oświaty w Rządzie Jedności Narodowej Czesław Wycech.